Witamy w kolejnej produkcji SCD2 Review Division. Dzisiaj sobie porozmawiamy o customach. A, baterii. Dobra. Mamy tu ze sobą Dropsa od nas z ekipy, który po prostu, no, jak widzicie, zajmuje się customizacją pełną replik. Co mógłbyś powiedzieć na temat tej repliki? Może się nie wydawać, ale to jest Sucha, czyli AK-74SU, tak? SU, dobrze. Także to jest Sucha, no, nie wygląda troszeczkę jak ten, jest oczywiście w systemie ballpapa, czyli przeniesienie spustu i uchwytu przed magazynek. I to jest w pełni zrobiona z śmieci, ogólnodostępnych śmieci. Czyli generalnie zaczynamy co? Gearbox V3? Gearbox V3 z dobrą, z drobną modyfikacją, silnik jest przełożony, także nie jest w tą stronę tak jak powinien być, tylko jest przesunięty i idzie ku przodowi. A reszta to już jest typowy stok, jeżeli chodzi o bebeśki. Zewnętrznie wykonana jest z materiału PVC lub PCV. PCV to jest zła nazwa, ale z materiału PVC, który łatwo się wycina, modeluje i kroi. I oczywiście pociągnięta jest włóknem szklanym, szpachówką z włókna szklanego, przeszlifowana i to jest właśnie ten efekt. Spust jest mechaniczny? Nie, spust jest przesunięty elektrycznie, jest włącznik. No, robi to pewne problemy, ponieważ nie ma selekcji ognia, nie można sobie wybrać nastaw, jest ogień tylko i wyłącznie ciągły. Co, hop, kasę sprawdzamy? Tak jak w normalnej replice, w zwykłym kałachu, w zwykłym AEG-u. Wszystko inne jest regulowane jak w zwykłym AEG-u. Wszystkie magazynki są jak w zwykłym AEG-u. Co można powiedzieć? Kolba jest regulowana? Nie, kolba ma jedną nastawę, jedyną możliwą jest stała i dopasowana akurat pod moje gabarety, także co po niektórych może się wydawać troszeczkę niewygodna ta repliczka. No, ewentualnie może przysparzać problemy zmiana magazynka. Chociaż... No to też zależy jakie magazynki, no wiadomo te od 47 nie będą pasowały, no, troszeczkę trzeba się tutaj namodzić. No. No dobra, no, nie moja, nie umiem. Ale generalnie jeśli chodzi o ergonomikę, wkłada się fajnie. Oczywiście można sobie, jest szyna. Można sobie założyć kolimatory, nie kolimatory, dzikie węże, kto to chce. Tłumik? W tej wersji jeszcze nie ma, ale planuję gwintowanie tego, także to jest malutki szczególik także. Czyli generalnie wersja pierwsza wszystkiego. Może nie nadaje się na strzelanki dla purystów, gdzie wszystko musi wyglądać jak wygląda w prawdziwym wojsku. Jednak na jakieś larpy albo strzelanki klimatyczne, jeśli ktoś wyskoczy z czymś takim, no to raczej będzie wielkie wow, a nie, no, znowu kałak, znowu MK, bugieta. Dokładnie. No dobra. A jak z osiągami? Znaczy to jest stokowe. No to jest raczej stok, także osiągi nie są zbyt duże. Chodziło przede wszystkim o modyfikację zewnętrzną niż wewnętrzną. Jakby osiągi, skupienie, celność nie gra dla mnie roli, bardziej dla mnie odgrywa frajda z posiadania czegoś, czego nikt inny nie ma, a tego nikt inny nie ma. Oficjalna nazwa? Potwór. Potwór numer jeden. Dobra, jak widzicie, to jest coś lżejszego, teraz... Delikatna broń wsparcia na podstawie M249. No wygląda troszeczkę inaczej, trzyma się troszeczkę inaczej i ogólnie jest to tak zwana kosiareczka, czyli potwór do sypania. No, spust jest? Spust jest tutaj w tym oto joysticku pod tym paluszkiem. U góry mamy włącznik do puszki PEK, w której znajduje się laser. No, wynika to z tego, że no, niestety w tym za bardzo nie ma jak celować, a ten laser jednak pomaga. O, przycelowanie dane. Bateria jest? Bateria jest, jest kilka opcji. Jest tutaj duży schowek na baterię, w której można zmieścić naprawdę giganty. No i dla mniejszych lipoli jeszcze tutaj cała przestrzeń też jest
gdzie można to ukryć, schować. Także nie wystają żadne elementy, wszystko jest jakby ukryte w korpusie repliki. Czyli ze tego świniaka AK to zostało co? Zostało tylko body, klapa i lufa. W sumie lufa. I tak naprawdę to jest wszystko, co zostało. Jak z magazynkami? Standardowo, jako że jest to na bazie AK, czyli przyjmuje wszystkie magazynki od M4. No i przyjmuje też oczywiście boksy, które można podpiąć tutaj pod spodem. Czyli generalnie wyśmienita, to pierwszy raz to zobaczyłem, drobki znowu zaczął. Jednak na, tak jak wcześniej, jak z tą repliką, na strzelanki, gdzie nie wiem, wymagana jest replika broni prawdziwej, to może nie bardzo, nie nadaje się, jednak na jakieś larpy, science fiction, stalkery, nie stalkery, może dla mnie to urywa dupę, bo to jest zaje fajna. Samo to, że no, prawie minigun, no, tylko że kosztami wyprodukowania jednej lufy do minigana DHO 1 czy tamtego innego, jednak po prostu no, to cały koszt, ile to by cię wyniosło? Tak naprawdę, no to co, jedną rzeczą, którą musiałem dokupić, to był replika lasera, to jest w puszce PEK i tłumik. Tak naprawdę to są jedyne koszty. A no i oczywiście joystick. Z joystickami jest bardzo ciężko, bardzo trudno kupić w tej chwili joystick. Są same pady na rynku. Także to jest perełka i jestem z niej dumny. No chyba nawet jeszcze mam kilka joysticków do Migi i Atari. No to można zrobić jeszcze kilka takich. Wystarczy jeszcze parę M249, na ewentualnie innych takich, które można byłoby blukać. Osiągi? No w sensie, tak jak stokowe to? Tak jak stokowe M249. Dla mnie wystarczają. Najważniejsze, że sypie i ma swój klimat, także to jest dla mnie najważniejsze. Dobra, szeleczki, bo to jest w sumie bardzo ważny komponent całej repliki. Szeleczki są od kosy spalinowej. Jest to podkaszarki spalinowej. Niedokładnie nie pamiętam jaki model. No oczywiście wszystko dobierane w sklepach typu Castorama, bądź też innych. Po prostu, żeby pasowało mi do klimatu, nie? Ale równie dobrze można użyć jakiegokolwiek innego zawieszenia. Są tu punkty normalne mocowania, no ja to z punktu widzenia estetyki wolałem szelki, które łatwo wypiąć. Można repliczkę sobie raz, dwa odpiąć i mamy luzem. Trzeba pokazać z drugiej strony. Tutaj. Tak normalnie jak w Minimi. Wejście na magazyn kiodemki, tutaj możemy podpiąć drama, boksa, wkładamy tutaj. Tutaj jest rączka do trzymania. Rączka do trzymania dla wygody użytkowania, można trzymać go w ten sposób, można trzymać go w ten sposób. No, pozwala to na pewne manewrowanie pod różnymi kątami. To dlaczego? Bo nie ma na rynku repliki fajne. Są M-ki, różne odmiany M-ek, ale to cały czas jest M-ka. Są kałachy, różne odmiany kałachów, ale to cały czas jest kałach. Zdarzają się jakieś udziwienia typu Tavor, typu Galil. Teraz Bizon. Bizon, o, jak najbardziej dla Bizona to poluje. Zdarzają się jeszcze repliki w stylu, no oczywiście seria G cała, czyli G36, G3. Ale to są repliki, które może mieć każdy, tak naprawdę. Ja nie lubię mieć tego, co ma każdy, więc stąd te oto repliki. Znam ten ból, jednak jestem technicznie lewy, ale mam drobce. No a na razie to wszystko. Zapraszam na nasz kanał i czekajcie na nasze kolejne produkty. Pozdro. Na raz. Nie potrafię tak. Ty, no ja tego ból papy dla mnie to jest makabre. O.